Cześć, witajcie w kolejnym filmiku, w którym chcę Wam troszkę poopowiadać o tym, jak wzbogacić dietę, o to, żeby Wasze treningi były bardziej efektywne żebyście przywiązywali coraz większą uwagę do diety, która no aż w 85% wpływa na wasze wyniki sportowe. I dzisiaj chciałabym omówić na przykładzie takiego idealnego talerza, jak powinniście komponować zbilansowane i pełnowartościowe posiłki. I tutaj, na podstawie takiej, wydaje mi się, bardzo prostej grafiki obrazującej taki talerz, który może. Możecie wykorzystać zarówno na śniadanie, na obiad, jak i na kolację. Przygot możecie przygotowywać sobie w oparciu właśnie o te podstawowe zasady zbilansowane posiłki. Jak my w ogóle um, interpretujemy ten talerz? Zarówno te wytyczne możemy wykorzystać do przygotowania śniadania, obiadu, jak i kolacji. Zasady są do przygotowywania tych głównych posiłków praktycznie takie same. I tak, połowę talerza, czy to będzie śniadanie, czy to będzie obiad, czy to będzie kolacja, powinny stanowić warzywa. I tutaj wiadomo, że warzywa powinny być przede wszystkim sezonowe, różnorodne. Powinny charakteryzować się różnym kolorem, to też wybierajmy jak najbardziej kolorowe warzywa o różnej barwie. One wtedy będą dostarczały nam różnych witamin, różnych składników mineralnych, ale także mówię, antyoksydantów. Błonnika. W diecie sportowca antyoksydanty to jest chyba jeden z najbardziej istotnych składników, bo sam trening działa bardzo prozapalnie i te antyoksydanty będą te wolne rodniki z organizmu wymiatały. Czyli wracając do, do podstaw tego talerza: połowę talerza stanowią warzywka, i tutaj idealną opcją byłoby jeszcze tutaj podzielić ten talerz. Na połówkę, jedną czwartą powinny stanowić warzywa surowe, a jedną czwartą warzywa gotowane. Najbardziej możemy stosować się do tych wytycznych chociażby w przygotowywaniu obiadu. Czyli jedną czwartą stanowią warzywa jakieś gotowane, broku, kalafior, marchewka, a jedną czwartą jakaś surówka bazująca na warzywach surowych. Teraz jeżeli mamy no, troszkę ograniczony dostęp do mm, wszystkich produktów spożywczych, rzadziej musimy te zakupy wykonywać, no to dobrze jest najpierw wykorzystywać sobie warzywa e, świeże, natomiast później, jeżeli braknie nam tych świeżych, można bazować na warzywach mrożonych i tutaj jak najbardziej e, mrożonki o każdej porze e, roku i do każdego posiłku można wykorzystać. Czyli mamy połowę talerza, to też jeszcze można obrazowo y, przedstawić w ten sposób. Jak mamy talerz, to mniej więcej wielkości dłoni. Y, tyle powinny na talerzu stanowić warzywka. Jedną czwartą. Talerza, czyli mniej więcej garść, powinny stanowić produkty dostarczające białka. I tutaj mam na myśli produkty typu mięso, ryba, jajka, nabiał, ale też nasiona roślin strączkowych, czyli soczewica, fasola, ciecierzyca, groch, soja. I to są produkty białkowe. I kolejna grupa, jedna czwarta talerza, czyli kolejna garstka, czyli produkty węglowodanowe, te, które dostarczą nam najwięcej energii. I przede wszystkim tutaj wybierajcie produkty typu ryż. Przeróżne e, gruboziarniste kasze, gryczana, e, niepalona, palona, kasza jaglana, jęczmienna, komosa ryżowa, e, ale też pełnoziarniste makarony, e, pieczywo razowe, graham, e, ale też ziemniaki, bataty to jest bardzo dobre źródło e, węglowodanów. Niewielki udział tutaj na talerzu mnie jest pokazany, powinien stanowić tłuszcz. Tutaj głównie skupcie się na tłuszczach roślinnych, ewentualnie niewielki dodatek w postaci łyżeczki czy łyżki oliwy z oliwek, oleju, jakiegoś tłoczonego na zimno czy to będzie olej lniany, olej z czarnuszki, olej z wiesiołka, czy dodatek pestek dyni, nasion słonecznika, czy jakichś orzechów, czy po prostu tłuszcz dodany w postaci kawałka awokado na przykład do, do sałatki, czy tłuszcz dostarczony na przykład z ryb. Tak, to też jest mówię, niewielka ilość i... Mm, jak gdyby zaspokoimy te podstawowe potrzeby na tłuszcze. Natomiast jeżeli chodzi o bilansowanie poszczególnych posiłków, to taki talerz możemy spokojnie wykorzystać do przygotowania obiadu, czyli na obiad kasza, 1 czwarta czy mniej więcej garstka dowolnej kaszy, do tego jakaś ugrillowana czy upieczona dowolna ryba, czy to będzie dorsz, czy to będzie jakiś łosoś czy nawet jajko i połowę talerza warzywa i to może być ugotowany kalafior, brokuł, marchewka i do tego na przykład surówka, kapusta, rzodkiewki, pomidor i jakiś dressing na bazie jogurtu, czy, czy oliwy i już mamy idealnie zbilansowany pełnowartościowy posiłek obiadowy. Bazując też na tym talerzu, jak skomponować sobie śniadanie, na przykład. Możemy wykorzystać i zrobić jakiś omlet, czyli na przykład podsmażone na niewielkie ilości warzywa, czy to będzie pokrojona cukinia, jakieś pomidory, świeży szpinak, do tego masa jajeczna, rozbełtane jajka z przyprawami, na przykład z papryką słodką, do tego można dodać odrobinę kary, i zalewamy taką masą jajeczną podsmażone warzywka. I zjadamy na przykład taki omlet z kromką razowego chleba. Jeżeli chodzi o kolację, możemy na przykład bazując na tym talerzu przygotować sobie jakąś sałatkę, na przykład z użyciem makaronu, do tego dowolne warzywa i na przykład dodatek sera. Czy to będzie jakaś mozzarella, czy wkruszona feta, czy na przykład jakaś ryba wędzona, czy nawet połączenie jajko ryba, jajko ser, czy na przykład sałatka z udziałem strączków, czyli na przykład jakaś ciecierzyca z puszki, soczewica z puszki, fasola z puszki. Teraz też jak najbardziej zachęcam do tego, żeby. Wykorzystywać puszki, jeżeli mamy zrobione zapasy na, na czas kwarantanny, to jest właśnie ten moment, żeby z tych zapasów już korzystać i do, do swoich posiłków właśnie te zapasy zużywać. Mam nadzieję, że taka podpowiedź, taka mówię, infografika, jak sobie idealnie komponować posiłki będzie dla Was ułatwieniem. Pamiętajcie o tym, że jednak no, podstawą naszej diety e, są warzywa i tu praktycznie mówię, śniadanie, obiad, kolacja, połowę talerza powinny stanowić warzywa. Do tego mówię, białko, 1,4 talerza węglowodany, 1,4 talerza, niewielki dodatek tłuszczu i już mamy zbilansowane posiłki. Ważne, żeby nie były one powtarzalne. E, ważne, żeby dbać o to urozmaicenie, o to różnorodność produktów. Spożywanych każdego dnia, a dzięki temu będziecie mieć dietę pełnowartościową, odżywczą, nie nabawicie się żadnych niedoborów i będziecie mieli siłę na trenowanie i pokonywanie swoich mówię, słabości, budowanie też swojej odporności, o czym mówiłam już w poprzednich filmikach. Więc mam nadzieję, że skorzystacie z. Z tych podpowiedzi, dajcie znać, jak sobie radzicie w tym trudnym czasie, czy rzeczywiście teraz łatwiej zadbać o tą zbilansowaną dietę. Ja trzymam mocno za Was kciuki i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam.